Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plug Day na tym kanale. I co? I ostatnio było z tym, z tą księgą, tak? Znaleźliśmy księgę, goniła nas inkwizycja, było spierdalando po tej bibliotece, po podziemiach. W tym odcinku miał być moment, jak wyszliśmy z tych podziemi. I co się działo dalej i spierdalando było stamtąd, ale za pierwszym razem coś pokręciłem z ustawieniami OBS-a i miałem cały odcinek do wyjebania. Za drugim razem, jak to nagrywałem przed chwilą, po 20 minutach odcinka, czajcie to, po 20 minutach odcinka się zorientowałem, że nie przełączyłem tej sceny na tą scenę. I przez kurwa 20 minut widzisz tylko mój ryj. Masakra, po prostu masakra, jakiś dramat, nie? To klątwa, plaga, kurwa. Nie no, ja wam po prostu kurwa opowiem, co tam się działo, tak? Nie będę już tego nagrywał jeszcze raz, brak słów, nie mam tyle, ani tyle czasu, ani siły na to, żeby to po raz trzeci znowu przechodzić, bo żeby nagrać od tamtego momentu, ja muszę przejść cały rozdział, bo to jest na sam koniec rozdziału, nie? Muszę przejść cały rozdział tylko po to, żeby nagrać ten mały fragment i dalej. Tak więc, po tym jak wyszliśmy z uniwersytetu, okazało się, że palą książki i tak dalej, i ogrom rozprzestrzenia, i jest masakra. Dostaliśmy nową umiejkę od Rodrika. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale znowu coś do rzucania, co gasi płomień, dzięki czemu szczury mogą się zbiec do tego miejsca, do kogoś, bo jakby ogień go nie chroni. Odsala filozofia. I był element skradankowy w związku z tym dalej jeszcze, że było, trzeba było ich pogasić, pozabijać. A i Rodrik ma umiejkę, ma dwie umiejki. Może jakiegoś ciężko zbrojnego od tyłu, judo, sumo, cokolwiek, podduszanie i go dobija na ziemi, od pleców go bierze, jak ten go nie widzi. I druga umiejka, może wyważać drzwi, co jest mega, mega spoko. Nazwałem go moją tarczą i tankiem i mieczem i taranem jednocześnie, nie? Dobra, tak czy inaczej, kontynuujemy sobie w tym momencie od tego rozdziału, bo ten rozdział jest dosyć krótki i jakby on jest następstwem tego, co się tam dzieje, bo wróciliśmy jakby, uciekliśmy stamtąd, tak? Wszystko fajnie, dzieje się dalej, że wracamy do zamku, do domu, znaczy do domu, do naszego Hogwartu. O właśnie, właśnie. Bla, bla, bla. Młody kowal, bla, bla, bla. No i super, i wracamy do Hogwartu. Nie umiem wymówić. Hateaudombrage. Nie mam pojęcia, jak to wymówić. O czym ja gadałem jeszcze? O paru rzeczach. Komentowałem to, co się dzieje. Gówniak nas zauważył, to fajnie. Wracamy sobie do naszej bazy wypadowej. A misja! Mordo, ty moja! Łapaj, synek. No i gituwa. To jest twój nowy wujek, mordo. Chuchał mnie w krzakach po drodze tej. Ale nikomu nie mów, braciszku. Jak coś, to jest twój nowy wujek, po prostu. Wujku Rodrigo, to jest głodny. Ja jestem głodny. Księżczyzna czeka w lodówce, kurde bele. Trzeba to w końcu skończyć. Ja pierdolę, tyle nagrywania znowu. Trzeba to w końcu skończyć i zjeść coś. Bo jest godzina, która jest kurda godzina. Kurde, ja pierdolę w pół do pierwszej. Dramat jakiś, po prostu katastrofa. W ogóle prawidłowy zamek się z tego robi. Mamy swojego alchemika, tutaj jakieś ten, katakumby, to mamy dziedziniec oczyszczony, tutaj manekin do ćwiczeń, mamy swojego kowala, kurde. Żyć nie umierać.
No, no, no! Dobra, to sobie zbieramy. Jakiś sznurek. Skóra. Ostatnim razem miałem tu z tym manekinem. Miałem z tym manekinem. O, właśnie. Ścieżkę dialogową. O, właśnie. Mój taranie, do dzieła. Ciśnij, ciśnij, mordo. Żebyś był jeszcze taki zwinny, jak silny, to by było super, nie? Jesteś moim... Nie, nie mieczem. Właśnie, miałem go przyrównać do miecza, a przyrównałem go do topora, bo taki jest za mało zręczny na miecz, niestety. Kurde, bele, za dużo zrobiłem tej amunicji wszystkiego. I tu pamiętam, że miałem problem. I tu zaraz jest stół warsztatowy. Spoko, spoko. Ja bym tam chętnie wlazł, ale niestety się nie da. Dobra, otwieraj. Tu jest stół warsztatowy za tymi drzwiami. O, właśnie. I pamiętasz, że brakowało mi jakichś materiałów. Torba z amunicją czy akcesoria. Ja tego nie ulepszałem przypadkiem? Okej, niech będzie. Mam wrażenie, że coś mi się źle zapisało. Mam wrażenie, że miałem więcej tych materiałów. No nic, on teraz wiele z tym nie zrobimy. Musiał od nowa przechodzić cały rozdział. To w ogóle nie wchodzi w grę w tym momencie. O ile jeszcze za pierwszym razem mogłem się na to pokusić, drugi raz nie ma opcji. Za mało tam się działo, żebym to rzeczywiście powtarzał. O, coś widziałem. Saletra jest git. Tu na razie do ciebie nie idę, bo z tego co pamiętam, tu... a wejdę na górę. Tej, a tu na górze coś będzie? Nie widzę. Tak! Nie. Tak! Co to jest? Tej, materiał, ale kozak. Dobra, mordo ty moja. Ja tu bym przyjebał troszkę w Explore. Gówno mnie to obchodzi, tak szczerze. Jeden pozbierał, troszkę dał w Explore. Poczekasz, Rodrik. Nie będę, kurde, na każde twoje zawołanie, tak? To, że mnie ruchasz w krzakach, to nie znaczy, że... to nie znaczy, że będę się za tobą uganiał, tak? Kurde, trzeba się postarać. Jestem... ten... Tom. Nowoczesną kobietą, kurde, trzeba o mnie walczyć. Ja pierdolę. Tomasz, pierdolisz głupoty. O, wiem, o czym opowiadałem. Przypomniało mi się. Kojarzycie Arka, Ark Survival Evolved? Dla tych, którzy nie kojarzą, na pewno ktoś taki się znajdzie. Mimo, że jest to dość znana gra. Jest to gra, tak w dużym skrócie, survivalowa, jak sama nazwa mówi, o przetrwanie. To zbierzemy. W której jest dużo dinozaurów i zwierząt i głównym jej atutem jest multiplayer. Głównym atutem gry jest multiplayer. Oswajanie zwierzaków, rozbudowa bazy, walka z bossami, etc., etc. Dobra, biegnę do niego. Zamknij ryja, mały kurwiu. Przepraszam, mój nadworny alchemiku. Biegnę do ciebie czym prędzej. Dobra. Hugo, coś z Hugo. Hugo mi się kojarzy tylko z tekstami typu... bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Szczerze nie pamiętam innych. Nie pamiętam innych tekstów, a było je to cholery. Tekstów z Hugo związanych. I oczywiście skojarzy mi się też z ulicą Hugo Kołłątaja. W każdym mieście, gdzieś w centrum jest ulica Hugo Kołłątaja. W centrum albo gdzieś w miarę niedaleko.
Ja nie wiem, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, nie wiem, Koszalin, Szczecin to są moje miasta, w których ja mieszkałem. Mi się gdzieś w Poznaniu, jak byłem, to też chyba gdzieś w centrum w miarę było, albo takim w miarę dość często uczęszczanym miejscu. Z tego co kojarzę. By była taka ulica, więc tak mi się, takie mam skojarzenie po prostu. Ale, o, Ruda wróciła, kozak. Dobra, może skupmy się na fabule, a Arku zaraz dokończę. Będzie na to chwila. No, palenie heretyków. Kozak, fajne hobby. Ja lubię na przykład od czasu do czasu spalić sobie heretyka. Halo. Nieważne, dobra, głupoty gadam. No, niestety. Mamusia żyje. No i co, kurwo jebana? Wiedziałem, Ruda, nie można jej ufać. Nie można. Ruda. Ona nas zdradzi. Na stówę. Nawet, kurwa, nie za pieniądze, za darmo. Oj, mają to we krwi. Żartuję oczywiście, żeby nikt nie wziął tego do siebie, że ja tak rzeczywiście myślę, czy coś. Różnie bywa, nie? Większość ludzi się ogarnie, że to jest sarkazm i żarty, ale lepiej to powiedzieć na głos. Czy to się, kurwa, nagrywa? Powiedz mi, że tak. Tak, Jezus Maria, zawoł. I się nagrywa dobrze na tej stacji, co powinno. Już miałem, kurwa, będę to naprawdę 10 tysięcy razy sprawdzał. A takie flow miałem dobre w tamtych, no to podobnie jak teraz, to też mi się dobrze gada. Ale no kurwa, ile można nawijać ty i to w kółko trzeci raz o tym samym, nie? Bo po co za pierwszym, nie? Tak jak trzeba. Dobra, biorę książkę i ciśniemy do domu rodzinnego. Mordeczku. Na mój nadworny alchemiku. Wruszamy na wyprawę. Przed ruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Okruchy przeszłości. Wracając z Darka. Chciałbym... Właśnie wróciłem do tej gry i coś tam zacząłem powolutku jakby przygotowywać pod to, pod to nagrywanie, żeby coś tam mieć, nie tak całkiem od zera, i będę robił filmy... O nie. Sowy mi uciekło. Chcę komuś wytłumaczyć, jak coś się robi. Ty, kurwa, słowo mi uciekło. Nie instruktażowe filmy. Znaczy, trochę też, ale to nie tego słowa szukałem. Jest lepsze. Lepsze słowo na to. Przepraszam. Poradnikowe. Filmy poradnikowe będę robił z Arka, jak tajmować, czy oswajać zwierzęta, albo łapać, albo cokolwiek. Po pierwsze, wydaje mi się to ciekawe, po drugie, ja wiem, że są jakieś tam kanały typu Jerzyki, czy był jeszcze jeden gościu, co nagrywał filmy, ale... Nie było z timingu każdego zwierzęta i niektórych, pamiętam, że jak ja grałem, nie wiem, czy to się zmieniło, szczerze nie wyszukiwałem filmów na ten temat od tego czasu. Wydaje mi się, że nie powstawały żadne nowe kanały i za dużo filmów na ten temat. Dobra, mordo, idziemy. Nie przyglądaj już się temu. Właśnie tutaj coś było. Jak chciałem coś znaleźć na ten temat, szukałem filmów z określonymi właśnie zwierzakami, na przykład, nie wiem, jak łapać giganoto czy T-Rexa, czy są jakieś pułapki specjalnie dedykowane na to, a są, to na przykład T-Rexa jest sposób na to, ale jest dość oporny, nawet powiedziałbym, że bardzo oporny. Coś, no jest w jedną osobę dość trudny do ogarnięcia, tak szczerze. Szczególnie, że T-Rex łapie agro z dużej odległości i łatwo się luruje na zwierzaki w okolicy. I jest to dosyć ciężkie, żeby to sensownie zrobić. No, żeby to w ogóle zrobić, spoko, nie? Ale tak rzeczywiście sensownie, to no może tędy nie będziemy szli. Na razie. Tak czy inaczej, będę chciał właśnie robić filmy poradnikowe na temat tajmowania.
dużej części zwierzaków. I będę robił też filmy pogadankowe, gdzieś tam z budowy zamku, czy co, chcę wykurwić. Grałem w to ze znajomymi, to był problem, że komuś się, zawsze był problem, że o, za dużo budujesz, weź chodź z nami, coś poróbmy, coś, chodźmy na bossa. Chodźmy na bossa. I tak dalej, a ja miałem ochotę na przykład sobie pobudować, bo też miałem fazę, albo też, że za dużo budujesz, za dużą bazę budujesz, idę do bazy i wypierdala mi grę. I ładuje mi się baza pół godziny, no niestety, to tak się zdarzało. A tak będę mógł sobie sam... Wiesz co? Zróbmy tak. Wykurwi ich w kosmos, co? Udało się? Tej, udało się. Gituwa. A tak, i będę robił właśnie filmy pogadankowe też w związku z tym, jak coś ciekawego znajdę, albo będę szedł na jakiegoś bossa, to z tego też będę robił filmy. Grać będę od czasu do czasu, filmy się będą pojawiać nieregularnie, tak typowo dodatkowo, jak po prostu przyjdzie mi coś do głowy, albo będę miał chęci, czas na to. Mogłem ich tu wszystkich zgarnąć, nie? Bez tracenia luminosy, nieważne. No teraz muszę ją zrobić, o właśnie. Jak to zrobić, że to miało ręce i nogi? O chuj, nie zadziałało. Ej, przypał. Ale głupio. No nie! No nie, zjebałem. Nic nie widzieliście, zaraz się widzimy. Czekaj, powrót. Rozpocznij od punktu kontrolnego. Tej, który to będzie moment? O, gituwa, dobra, to nie widzimy się za moment. Ej, to mogę to zrobić lepiej w takim wypadku, teraz. Ej, gituwa. Dużo lepiej ogarnięte. No. No, podnieś to, koleżanko. To będą się pojawiać filmy nieregularnie, od czasu do czasu, jak będę miał na to czas i chęci, po prostu. Ja mogę tam po prostu wskoczyć z Lubinosą. Zróbmy to. To się wydaje w chuj głupie, nie? Ale to zadziała. Elo. Co drzesz ryja? Wszystko jest pod kontrolą. Przynajmniej zabiję wszystkie. A ty czym się możesz, gówniaku, pochwalić, co? Gnoju. Ty jesteś, kurwa, tutaj najmniej przydatną osobistością. No. Dobra. Ciśniemy. Dobra, ale ciśniemy, kurwa, tak, żeby to miało ręce i nogi. Od tego zacznijmy, że ciśniemy najpierw tutaj, najpierw, cokolwiek. Tutaj mogę was na przykład stąd wyjebać? Czy cokolwiek? Chyba nie, chyba to tak nie zadziała, co?
sobie przebiegacie, kurwa, dookoła tego promienia. Kamyki, no niech będzie. Dobra. Teraz tak. Teraz otwieramy chłopakowi drzwi. Sobie gamoń, kurde, albo chuj, zostań se tam, pajacu. Dobra, niech ci będzie. Tylko biegnij prosto, proszę cię. Jak to nagrywałem, także zepsuł mi się odcinek, to chłop se biegał. Ja wam pokażę. To se biegał, kurwa, zaczynał se tutaj biegać i te szczury chciały go dopaść. I se normalnie go, chyba, nie pamiętam, czy go opierdoliły, czy jakoś tam dał radę im uciec w ostatniej chwili. Ale no kurwa mać, ja po prostej drodze nie umieć biegać. Co tam, gamoniu? Chuj ci w dupę. Ogólnie rzecz ujmując. To zróbmy. Jebnijmy tam szczury wszystkie. Tak, tak. Żadnej litości. Dla lamusy dupa cicho. Tu luminosę walnijmy. Powinienem to zrobić tak, że je stąd wyprowadzę, nie? Żeby zaoszczędzić luminosę. Nie pomyślałem o tym. Przyznam się szczerze, bez bicia, że dopiero teraz mi to wpadło do głowy. Dobra. Jazda tutaj. Teraz tak, możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo na szybko, prawdopodobnie uda się to Odoris zrobić, żeby je stąd wyprowadzić, albo zgasimy temu pajacowi świeczkę. I myślę, że pójdziemy raczej w stronę tej drugiej opcji, bo dla frajerów zero... Frajerzy dupa cicho, czy coś tam, zero litości i tak dalej, prawo ulicy. Czy ja mogę coś tutaj, kieszeń by się, fajnie by było to ulepszyć, ale mamy za mało materiałów, jedno, trzy materiały i dwie skóry, cholera jasna, pięć sznurków, tu od chuja skóry brakuje. No trudno, z czasem na pewno to ulepszymy. I tu brakuje tego gówna, tempo wytwarzania amunicji, no nic, trudno. Mówi się trudno i płynie się dalej. Nie to. To. Ha! Frajer. Ty! Ale jestem głupi. Mogłem tak od razu zrobić. I tu mam od razu tutaj przejście. Jestem geniuszem. Wow, 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 wow. Dobra, znalazłem jedno. Czy to mi coś robi? Szczerze nie bardzo. Ale tutaj mogę sobie zebrać kamienia. Daj kamienia. Daj kamienia. Dobra. Ty, mały kurwy, gdzie ty biegasz, pajacu? Prosta droga. Ty widzisz, tam są szczury i tam nie chodzisz. Tutaj nie ma szczurów i tu chodzisz. Czego ty, kurwa, nie rozumiesz? Dobra, wracając do gry. Dobra, ciśniemy. Jazda. Co tu się odpierdala? Grubo się dzieje. Znaczy ja już to widziałem. Mniej więcej na tym chyba skończyłem ostatni odcinek, aczkolwiek w tym wypadku jeszcze chwilę go przedłużymy. To jest 24 minuta, tak do 30 chociaż pociśniemy. Myślę, że będzie dobrze. Dajcie znać, co myślicie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, o odcinkach z Arka w moim wykonaniu. Czy ja i tak pewnie, znaczy pewnie, na pewno i tak zrobię, bo lubię tą grę, więc czemu nie? A myślę, że brakuje czegoś takiego na YouTubie. Poradnikowe filmy też są fajnym, fajnym czymś? Kurwa, słowo mi uciekło, nieważne. Są fajną opcją. I też mogą, myślę, zwiększyć zasięgi. To też jest spoko. Ludzie będą szukać poradników. A jeżeli nie ma na jakiś temat poradnika, to niezależnie od tego, jak mały to youtuber, to wydaje mi się, że to się może przydać. Czy tutaj...
Okej. Ej, mordo! Powiedz mi, planujesz mi kurwa jakoś pomóc? Co ja mam tu robić, tak szczerze? Mam tylko je rozwalać cały czas? One będą się tak cały czas? Nie, chyba nie. To chyba miałem to po prostu przetrzymać. Czyli gdzie? Komnata tajemnic. Kurwa, był Hogwart. To jest i kom... Że co ja mam kurwa z tym niby zrobić? Dobra, oddawaj to, pajacu. O kurwa. Chuj, ja nie wytworzę sobie teraz amunicji, co? Weź ode mnie jeszcze na chwilę te pochodnie, mordo. Dobra, na pewno idziemy tutaj. Mogę to postawić, okej. Jest to dość cenna informacja. To sobie odnowimy. Ile możemy, to sobie zrobimy. Bierzemy to i wracamy się po materiały, które mamy tutaj. Czy coś jeszcze tu ciekawego? No, jakieś kości. Szczerze to niewiele. Tam widzę, że mamy te dziwne coś, czego nazwy nie pamiętam, na E. Czuję, że tu będzie coś ciekawego. Wyjdzie dziewczynka? Nie, nie wyjdzie dziewczynki. Nie, nie wyjdzie dziewczynka. Szczury go zeżarły. Dobra. Tatusia zabrały szczury. No, bywa, no, życie. Życie, życie jak w... Kurwa, Wenecję podczas plagi dżumy. Ale no co, no jakie jest, takie jest. Co ja poradzę? Co ja wam, kurwa, powiem? Nic wam nie powiem. Powiem to, co mi siedzi w głowie, czyli niewiele. Okej. Okej. To dowiemy się, dlaczego go nie zażarły? Wygląda na to, że nie. Wow. No, dzieje się, dzieje. Wow. One go okrążają, omijają go. A dlaczego? To się robi... O, to weźmiemy. To się robi biskitu ciekawe. I tu jesteśmy w etapie... A, to już mówiłem, że tu jeszcze mnie nie było. Dobra, nieważne. Przez to, że nagrywam ten odcinek trzeci raz, to plączę się w zeznaniach. Obczajmy, co się tam dzieje. F? Tych też. Dlaczego? Chuj, to podepczmy. Bo służąca pod butem, suko. O, zbroja rycerza. Okej. Ciekawe. Ciśniemy. Postawmy to tu. Tu możemy wejść na górę, spoko. Właśnie, mały kurwiu. Poradziłbym sobie bez twojej pomocy, ale no, niech będzie. Wow, wow, wow. Szczury się zbierają, okej. Ale dlaczego? Okej. Czy wy mnie zaatakujecie? Co o chuj tu chodzi? One idą w stronę mikstur dla Hugo? Lucas, tu as vu ses peaux? Une simple infusion, insuffisant. Il pourrait y en avoir d'autres.
A tam jak niezbyt silny, od razu byś chciał twarde narkotyki. No niezbyt silne, niezbyt silne. Kurwa, znawca się znalazł. Bierz to, co masz, co jest pod ręką, gnoju. Będzie wybrzydzał jeszcze. Czaj? No. Halo, halo. O, idealnie. 30 minuta rozgrywki. Więc to, co będzie w... Halo. To, co... Czaj, czy... No, dobra, jeszcze po nim... Przeleźmy przez ten filmik. Czuję, że po nim będzie autozapis, więc to by się idealnie by wychodziło. Okej. A co jest w tej szafie? Dobra, koło was jest zamknięta na 5 spust szafa. Czy możecie na przykład do niej zajrzeć? Cokolwiek? Dobra. O, i jest autozapis i kozak. Więc to jest idealny moment na to, żeby skończyć. Tak, mam tylko zapisane postępy, więc spoko. Jest idealny moment na to, żeby skończyć nagrywanie i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Napiszcie, co myślicie na tym, co się tutaj dzieje w komentarzu albo... Cokolwiek napiszcie w komentarzu dla statystyk. Będzie mi mega miło, bardzo mi to pomaga. I widzimy się już następnym razem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Hej!